ten gorący dzień zapraszamy na zimną wojnę. To jest film Pawła Pawlikowskiego, który otrzymał nagrodę za reżyserię miesiąc temu na festiwalu w Cannes. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się spotkać nie możecie. Kilka dni temu miałem wywiad z zespołem Mazowsze i oni opowiadali, jak to wszystko się działo, kiedy byście przygotowywali ten film. Oni sobie wymyślili, że wy przyjdziecie tak na 2-3 dni. No nawet nie wiedziałam, że oni w ten sposób myśleli, dlatego że ja wiedziałam, że na pewno nie spędzę tam tylko 3 dni. Bardzo zależało Pawłowi na tym, żeby, bo on jest jakby też twórcą dokumentalnym i to obcowanie z nimi, to przebywanie, spędzanie czasu, jemu bardzo zależało, żeby to było bardzo naturalne i żeby trochę wtopić się w ten świat, bo jednak jak się człowiek wtopi, to później jakby zupełnie bardziej naturalnie funkcjonuje na planie. Jeżeli tak z doskoku tylko coś ćwiczymy, to często widać, że jest to w połowie drogi i ten efekt na ekranie jest mniej naturalny. And apparently, I think for a Polish audience, it's obvious that after the Second World War, apparently folk art became in the mainstream. Do I understand that well? Could you explain it, me or us, a little bit of how that worked? There was folk art always, but not like you did it, right? To jest też niesamowite w tym filmie, że on pokazuje, jak taką muzykę rdzenną, korzeni, która rzeczywiście była bardzo tak od serca i prawdziwa, system użył do takich celów propagandowych i nawet był taki moment, że jakby ludzie gdzieś później, po tym systemie komunistycznym, jak słyszeli jakąś muzyką ludową, to się im kojarzyło absolutnie z komunizmem i ona nagle w ogóle nawet w radiu nie funkcjonowała. Tak naprawdę ona przecież została użyta do takich celów. Był taki fenomen Polskiego Radia, kiedy zawsze, codziennie od 11.30 do 12.00 właśnie takie melodie zespołu Mazowsze, Śląsk były prezentowane przez radio i do tej pory słuchacze mówią, dlaczego wy nie puszczacie do tej, bo to o 11.30 ja włączałem, moja mama włączała i tak dalej. I w pewnym momencie, to było gdzieś tam w połowie lat 60., przyszedł do radia dzisiejszy prezes Jacek i założył listę przebojów. To była pierwsza przez ciebie prowadzona lista zagranicznych przebojów. Także patrzę na ciebie i myślę, że to ty zmieniłeś ten świat. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie kochała, oj, oj, oj. Co było największą trudnością, wyzwaniem? Tak. Cała relacja taka, relacja opierająca się na takiej dużej autodestrukcji Zuli. Zuli, która z jednej strony jest osobą bardzo taką otwartą i gdzieś ma duży talent i dużą energię w sobie, ale poprzez to, że jest kobietą, dziecko nie jest osobą dojrzałą i ona jakby poprzez swoją trudną, więzienną przeszłość bardzo dobrze czuje się w tej dużej grupie muzycznej, bo to jest dla niej taki jakby dom, a moment, w którym musi mieszkać w innym kraju bez przyjaciół, bez tej swojej dużej grupy, bez tej swojej rodziny, bez znajomości języka francuskiego, tylko jakby zdana na tego swojego partnera, który jest właściwie dla niej wszystkim, powoduje, że ona zaczyna się tam bardzo źle czuć samotnie i zaczyna trochę niszczyć siebie i ten związek. W momencie, w którym rozumie, że to jest miłość jej życia, jest już trochę za późno, żeby to gdzieś tam ratować. I was wondering, do you happen to know why he dedicated this movie to his parents? Tak się przysłuchiwałam, jak Paweł opowiadał o tym w Cannes, bo wiadomo, padają te pytania, dlatego że ten film jest inspirowany, więc jest to też jakby takie jawne i oczywiste, ale on jakby skupił się na tych mechanizmach funkcjonowania tego związku właśnie, że jego rodzice rozchodzili się, schodzili i ta historia była dość tragiczna, ale jakby zawody, jego mama nie była piosenkarką, była bardziej tancerką, tata był lekarzem, tutaj mamy dyrygenta, więc później to jakby żyło swoją własną historią, to był scenariusz, pewna dramaturgia i myśmy też, jak kreowaliśmy te postaci, to nie,
nie wypytywaliśmy o rodziców, bardziej budowaliśmy konkretne role. A ja chłopca chapsa.